Siema, witam w kolejnym filmie czytanie pokebeach.com na głos. Odzew po poprzednim filmie z newsami był pozytywny, więc tak się składa, że bardzo szybko się nazbierało materiału na kolejny. Także bez przedłużania lecimy. Albo przedłużę jeszcze. Więc jak się wam podobają te filmy newsowe, to zostawcie lajka, suba i komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Dzisiaj poza Pokemonami też będzie jeden segment poświęcony karciance One Piece'a. Także jeżeli interesuje was tylko jedna z dwóch, no to macie timestampy na dole, możecie sobie ze spokojem skipnąć. A jak interesują was obie, no to będzie o obu. I mały sneak peek kolejnego filmu. Zrobimy sobie mały pojedynek ETB. Shining Fates kontra Hidden Fates. Bardzo się jaram, także jak nie chcesz przegapić, to zostaw tego subiksa. Przypierdol w dzwoniksa. Na szyję uderz w dzwoniksa. Nie wolno przeklinać. Okej, pierwszy newsik to takie trochę rozwinięcie w sumie głównego newsa z poprzedniego filmu, ponieważ zostały już ogłoszone wszystkie SR-ki z Paradigm Trigger, także widzicie je teraz na ekranie. Wartymi uwagi na pewno są dwa pozostałe altarty, które zostały teraz ogłoszone, czyli Unknown V. Teraz spamiętałem, że na tym altarcie te Unknowny tworzą napis, który jest też nazwą drugiego ataku na tej karcie, tylko nie pamiętam, jak się nazywał, a ja z Anną nowego czytanka to nie jestem mistrzem świata. Całkiem spoko. Podoba mi się ten zabieg. I drugi oltarcik to Skantank i nie ukrywam, że nigdy nie myślałem, że Skantank to jest Pokémon, którym się jaram, który mi się podoba, ale jak zobaczyłem tego arta, to wiadomo, że altart Lugii to jest chase card z tego setu, ale jakbym wyciągnął tego, to naprawdę bym nie ma ludzi. Przesłodki jest. No i poza tymi altartami standardowo są full arty. Na przykład Regieleki nie dostał altarta. W sumie się spodziewałem, że dostanie jako ten trzeci gościu na okładce obok Regidrago i Lugii. No nie, dostał tylko full arta. Pewnie go wyciągnę. Mam nadzieję, że to nie jest foreshadowing i nie będę tego używał w montażu openingu z tego setu. Trzymajcie kciuki. Hisuian na Arcanine też dostał full arta. Ja dostał old arta, natomiast bardzo fajną cechę miał parę setów temu, także nie ubolewam jakoś szczególnie nad tym. Cztery full arty trenerów. Worker, ciężko pracująca pani, którą ja przychodzę i tłukę swoimi wymaksowanymi Pokemonami. Świetna zabawa, polecam. Brandon, Candice Dick Fit in Your Mouth i Lance Dance. I standardowo rainbowy V-Maxów, V-Starów i rainbowy trenerów. No i trzy złote karty na koniec, w tym złota Lugia V-Star, która jest w porządku. Jak chcecie zobaczyć sobie te arty na spokojnie i może arty, których ja tutaj nie kliknąłem na full screena, to oczywiście odsyłam do strony pokebeach.com, skąd większość informacji biorę do tych odcinków. Także też jak nie chcecie czekać na film, to możecie sprawdzać tą stronę i mieć te wszystkie informacje na bieżąco. Nie zachęcam, zachęcam do czekania na filmy. Zawsze coś śmiesznego powiem w międzyczasie. Dupa. W sumie taki niezbyt ekscytujący, tak mi się wydaje, news, ale wspomnę o nim. Paradigm Trigger Mystery Box został ogłoszony. Będzie w środku 7 paczków Paradigm Triggera, Lugia V z jeszcze innym artem niż ten, który jest w secie. Gorszym według mnie, więc też nie ma co się chyba podpalać. Unknown V też będzie miał chyba inny art w deku w tym produkcie. No jest to produkt. A teraz do bardziej ekscytujących newsów. Pod ostatnim filmem ktoś się mnie zapytał, czy są już jakieś leaky następnego high class setu. No są, tylko zapomniałem o nich i faktycznie jest to fajny temat do poruszenia w filmie tego typu. Jak widzicie, komentarze są fajną opcją i dla was, i dla mnie, żeby po prostu filmy, które wypuszczam, były lepiej skrojone pod wasze potrzeby. Bo ja na przykład mogę zapomnieć o tym, że najbardziej hot set z tego roku dostał już kilka leaków i można o tym powiedzieć. Czemu ja zacząłem robić content newsowy? Dziennikarz roku, to ja, nikt inny. Następny high-class set będzie się nazywał Vista of Universe i mamy na przykład takie nagranie, które wygląda legitnie, nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest 100% legit. To są leaky, tak?
Pan Pokémon Company nie przyjdzie i nie powie, tak, to jest wszystko prawdziwe, to co wyciekło. Także poprosiłbym z dystansem brać te rzeczy, które mówię, żeby potem nie było, że was okłamałem. To nie są potwierdzone informacje. Mamy tutaj pełno oltartów zwykłych Pokémonów, w sensie nie fałek, czyli coś jak trener w Galerii, tylko że bez trenerów. Tutaj pan troszkę macha kamerkiem i ciężko się skupić. No tam możecie sobie pozatrzymywać i popatrzeć na te poszczególne karty, te, które on sam postanowił jakoś mocniej pokazać. No to jest Mew i Pikachu, tam obok Absola było widać. No jest tego w pytkę, więc wygląda obiecująco ten set. Myślę, że będzie mega fajny do otwierania. Natomiast to nie są najmocniejsze leaky, jakie dla was mam z tego setu, ponieważ na Reddicie, znalazłem to na Reddicie, jest tutaj kredyt dla Pokécornera, nie mam pojęcia kim on jest, wystarczy mi ten post na Reddicie, są w tragicznej jakości te ligi, ledwo co na nich widać. Natomiast mamy Leafeona Vistara, czyli tam jak Pokémony były w swoich base formach karcianych, bez żadnego Vistar VMAX, no to mamy też tutaj leaka, że prawdopodobnie będą też oltarty Vistarów, które w sumie jak dotąd w żadnym secie nie wystąpiły. Pierwszy oltart Vistara, jaki zobaczymy, to będzie Charizard Vistar z Ultra Premium Collection Charizard Boxie. No wiecie gdzie. I zapamiętajcie proszę tego oltarta, bo ostatni leak, jaki wam pokażę dzisiaj, to jest według mnie naprawdę bomba, nie? Drugi leak to Suicune, to jest Suicune V, jak widać. Także będą też oltarty fałek. Obstawiam, że te zwykłe oltarty będą jak CHR-ki, czyli będzie ich więcej, łatwiej dostać, a te fałki i Vistarki, czy tam może VMAXy, nie wiemy. Chociaż Vistar Universe wrzucą tam VMAXy? Oby nie. Będą ciężej dostępne, powiedzmy jeden per box. No i ostatni, i za chwilę zobaczycie, dlaczego położyłem nacisk na tym, żebyście zapamiętali oltarta Charizarda Vistara. Jest to Mewtwo Vistar Oltart. Ja wiem, że tutaj nie za bardzo widać, ale jestem prawie pewien, że to jest ta sama scena z tamtego Oltarta, tylko teraz z perspektywy Mew. Uwielbiam takie rzeczy, jak dwie karty opowiadają to samo. Kurwa, telefon mi zadzwonił i mnie wybił z rytmu. W każdym razie zajebiste to jest, jak dwie karty opowiadają tą samą scenę z dwóch perspektyw. Nie wiem, czy to ten sam artysta, arcik wygląda podobnie, więc możliwe, no ale no, nie podejmę się odczytania podpisu ilustratora w lewym dolnym rogu. Dla mnie mega ekscytujący jest ten set i nie mogę się go doczekać. Jeżeli oglądacie mnie już około rok, powiedzmy, czyli od VMAX Climax, to wiecie, że VMAX Climax dużo otworzyłem. No i tutaj pewnie też tak to będzie wyglądało, bo bardzo fajnie się zapowiada ten set, z bardzo fajnymi kartami. No i ostatni news. Tak jak obiecałem z One Piece TCG. Leaky dotyczą setu OP-02, czyli Paramount War. Set, na który mega czekam, mega się jaram, bo arc z Marineford i Impel Down był miodzio, więc jest super potencjał na super karty, jest dużo zajebistych postaci. I już te karty, które są na ten moment ogłoszone lub liknięte, bo i takie wam pokażę, zapowiadają się bardzo fajnie. Pierwszym Secret Rare'em, który jest ogłoszony, jest Kuzan i w sumie zaskakujące to dla mnie jest, ponieważ miał już też ogłoszoną SR-kę, czyli będzie miał i SR-kę i Secret Rare'kę. Spoko, wygląda kozacko i zwykły arcik i oltarcik tej Secret Rare'ki. W OP-01 były dwie Secret Rare'ki, nie wiem czy się utrzyma ten trend, czy zobaczymy mniej czy więcej w tym drugim secie, nie wiem czy to jest już gdzieś ogłoszone. Obstawiałem, że w tym konkretnym secie, który traktuje o tym konkretnym arku, wartałoby rzucić jakieś fajne karty Whitebearda i Ace'a. Na ten moment mają oboje SR-ki, które już widzieliśmy, natomiast no, obstawiałem Secret Rare'kę dla któregoś z nich. Na razie jest to Kuzan, zobaczymy czy może oni też mają i SR-ki i Secret Rare'ki. Na ten moment nie wiadomo. Przypominam, że prawdopodobnie następny film z openingiem to będą te ETB Shining i Hidden Fates. No i tyle. Elo.